Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Little Nightmares 2, gdzie wracamy do szpitala? Przecież miał to być nowy rozdział naszego życia w tym koszmarze, z dala od takich jak ci tutaj, co potrafią się ruszać i straszyć. No dobrze, co macie w szapce? Szafka jest dla nas niedostępna, ale zbadajmy okolice, czy nie kryją się tu żadne glicze, bo na ten moment jesteśmy cały czas na 100%, więc grzechem by było coś tutaj zepsuć. Już jakby nie patrzeć, w drugiej połowie naszej podróży, i to tak solidnie druga połowa, kto ten but tu zgubił, no. Więc przeglądając okolice. No świetnie. Pomyślałem, że to tylko my jesteśmy tacy nieostrożni. Lecimy. Bierzemy puszkę. W teczuszkę. O! I nie zbijemy okna? Serio to tak? Serio nie zbijemy okna. No cóż, nie można mieć wszystkiego w życiu. Więc pozostawmy ten obiekt w użyciu. Jak widać, jeszcze działa. Bo nie działał do wczoraj, gdy był z nami lekarz. To wiedzę, tym, co terapia się nie poszczęściła, wylądowali niedaleko. No dobrze. Ale jeszcze lepiej byłoby zobaczyć, co kryje się tutaj. Wszystkie dziury były dla nas zabójcze. Aha. Chciałem powiedzieć, więc nie zdziwiłbym się, jakby tak było też i w tym przypadku, ale wskoczyliśmy w tyle przeróżnych miejsc, że to jedno chyba nie zrobi nam różnicy. A może właśnie tak te szczurki szło do nich zejść też w taki sposób. Co prawda, mamy wszystkie czapki, wszystkie glicze na ten moment, więc no, wygląda na to, że żadnego sekretu więcej byśmy nie znaleźli. Ale warto mieć na uwadze, że tak to może działać. Choć pewnie jakby się coś tam kryło, to byśmy tak tutaj zobaczyli w trakcie spadania. Okej, okay. Nie ma co tak ginąć często. Niżej nie lecimy. Chociaż może czapka jakaś spadła, czy coś. Nie no, bardzo miło, tylko zakładam, że to dalsza droga. A to chyba tylko i wyłącznie dalsza droga po glicze. Wróćmy więc tutaj. Trochę światła w tym brutalnym świecie nam się przyda. No nie, jest normalna ścieżka. Jakby nigdy nic. I co więcej, światło, które nas zaprasza. Podejdź tu. Zobacz, co mam do zaoferowania. No to wiecie, to zawsze patrz w jasną stronę. No to poszedłem. Okazuje się, że tym razem nas oszukała ta jasna strona życia. O, to się nie rusza chyba. To są ludzie. Ludzie złoci. Panie, obudź się. Bądź dla nas ratunkiem. Trzeba przyznać, że dość mocno dzieci tutaj wyrastają, czy też dość małe sieroce, żeby później wyszło z nich coś całkiem dużego. A może to właśnie ten koszmar? Z perspektywy dzieci tak wydają się takie malutkie w stosunku do tych wszystkich dorosłych, dużych. Gdzie my trafiliśmy? Brzmi trochę jak jakiś pub może. Pobili się i tak jakoś. Jak westernak, salon, tak. O, nie. O. Oszaleli. Ta telewizja im mózgi sprała. Nie?
O, zdecydowanie. Temu to... To na pewno. Ale może to jest właśnie taka... Można po to skakać tak bezpiecznie? Może to jest właśnie taka myśl przewodnia, jeżeli chodzi o tę odsłonę małych koszmarów. Stąd te telewizory. Wyprodukowały zombie. Aż dziwne, że to nie spadło. O-o. Słyszę kolejne strachy. Schodź tu, Six. Nie możemy się bać tu sami. Nie wiem, czy to bezpieczne takie odpalanie, ale jakby się okazało, że są glitche. Oj! Są tu glitche. Kolego, nie dojdziesz do tego telewizora. Chyba, że on właśnie ogląda telewizję przez dziurkę. Oj, tu więcej takich. To chyba rzeczywiście zamysł tej gry. Telewizja, która zrobiła z nich zombie. Jak myślisz, Six, co nam potrzebne do szczęścia? Twoja rączka, nóżka? Nawet w wannie to robią. No ładnie. Poglądałbym z nimi. Nie no, trzeba przyznać, że muzyka im tu całkiem ładnie gra, więc... Można oszaleć. Chodź, Six, oj. W sumie to tak odważnie polecieliśmy niżej. Warto się rozglądać. Prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo zdecydowanie coś skrywa. Tylko... Wiem, że jesteśmy mali. Teoretycznie, gdyby nie ta wielka głowa, to przeszlibyśmy tu bez problemu, ale... Jak stąd wyjść? Wiem. W trakcie jak jedziemy, Six, musimy skoczyć. To jest jakaś myśl. Co prawda, nie róbcie tego w domu. Czy na klatce schodowej. Ale proszę bardzo, to się nazywa Rambo. Liczyłem na jakieś sekrety w tym miejscu. Trochę się przeliczyłem, ale najważniejsze, że... Dalej gdzieś ruszamy. No, Six, wiesz co masz zrobić. Wiesz co masz zrobić. Dajcie jakiegoś glitcha na pocieszenie. Powtórzyć nasze kroki. Nawet nie są potrzebne do tego żadne inne osoby. No hej. Ech. Idziemy bez niej. Zobaczymy, szuflada. Zdecydowanie. O! To było szybkie, ale zbyt proste, żeby się okazało, że... O, nic więcej tu się nie kryje. Na bank jakaś czapeczka na szafce. Na parapecie. Ała. Podejrzane. No dobra. Co by nie było. Może trzeba wpuścić naszą tutaj... żółtą koleżankę. No i widzisz, nie było tak źle. No, weź nas podsać w nagrodę. Aha. Chyba, że zmieniło to jakoś sposób działania windy. Nie. Ale chętnie się przejadę. Zrobię rozeznanie. Co i jak. To po co nam ta wajcha? A
Możemy na przykład, może to jest do wołania windy, ale to wtedy ona nie powinna być w takim stanie. A możemy na przykład ciabnąć tu i szybko uciec stąd? Możemy. I może dzięki niej ta winda będzie mogła... Dobra, chyba rozumiem. Tak, i odbija wajchę i my będziemy musieli wskoczyć na windę. Ta będzie blisko. O, właśnie, Six. O, właśnie, hapsa! I w ten sposób pojechać piętro wyżej. No i jak miło. Widzę kartonik. Widzę kartoniki, odciągam kartoniki. Chociaż nim tam pójdziemy... O! O! No dobra, najpierw w kanał może. Gdzieś jest droga dalej. A gdzieś prawdopodobnie do glitcha. Okej, to ta prawdopodobnie właśnie się znalazła. Tutaj jest guba. Ładny ptaszek, ładny. Natomiast... Czy ten karton do czegoś jeszcze się przyda? No zobaczymy. Idziemy tutaj. Lepiej jakby były dwa glitche i z jednej i z drugiej strony, a nie moglibyśmy znaleźć tej właściwej ścieżki. Przejść dalej. Czekaj. Ja wiem, że wielki świat kusi. I ta aberracja chromatyczna też niesłychanie, ale... Mogliśmy tu wejść. Może coś jeszcze się kryje na tych kanapach. Często tak mnie zastanawia opcja, na przykład... Czy nie ma jakiegoś otwartego okna, żeby tu zeskoczyć. No to mamy przejście dalej. O! Nawet w tym przejściu glitch. Także trochę jedzenia. Chodź, Six. Six? A nie, no prawda. Tak. Chodź, Six. Mamy tutaj kumpli wielu. Możesz wbijać. Halo. Co jest? Możesz wbijać z nami. Chyba, że chcesz to... Nie, to na drugą stronę. Coś się nam przyda pewnie, żeby tę deskę odciągnąć. Nie. Nie, 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 nie. I nie. Może się okazać, że w ogóle to było niepotrzebne. W sensie... Też tylko glitch? Tu masz przejście dalej? Czemu się... No ale nie. No ten karton byłby bez sensu, jakbym nas miał zaprowadzić. Do jakiegoś miejsca. No to dali do myślenia. Okej. Chyba czuję to. Może pod... tym po prostu uda nam się wdrapać. No to tak jak mówiłem, dużo łatwiej było znaleźć ścieżkę do miejsc, gdzie są glitche, niż naszą główną trasę. Ale co to za satysfakcja z przejścia gry by było. Dobra, już nie dajemy po oczach. Teraz już wiem, dlaczego to na nas podsadzi... A, moment! Haha! Albo nie, dobra, bo ja nie wiem, na ile wytrzymałe łapki to ma. Może się okazać, że wcale nie będzie nam dość... Nie, 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 nie! Nie! Czemu nie możemy odwrócić... naszej sytuacji? Te skoki są przerażające. No dobra, brzdące. Tu mamy drogę. A, drabinka. Jest to jakieś rozwiązanie. Czyli kto tym razem skacze? Hej. To się zastanawia. No, to żółte ubranko. Czy to na pewno najlepszy pomysł, żeby ubrać się tak?
wystroić w sytuacji, w której chcemy pozostać niezauważeni, nie wygląda jak barwy bojowe, jakieś moro czy coś. Ale może po prostu zwiększa poziom trudności naszej przeprawy. Liczę, że to tylko ten budynek tak hałasuje, a nie jego mieszkańcy. O tak, zdecydowanie to budynek się buja. O! O! Powinniśmy stać, czy raczej przyspieszyć? Dobra, wiesz co, lecimy. Z rozpędu. Six, chodź, pchać drzwi! Jak na Titanico. Przynajmniej jakbyśmy na tych drzwiach zostali. Lecimy, daj nam rękę! Ty biegasz szybciej od nas, daj nam rękę! No, świetnie. O, o. O. Zakładam, że też powtórka. Chodź. Łapka. Mówiłem, daj nam rękę. Jakby chciała powiedzieć, że już nie chce iść dalej, nie ma siły. Chodź. Nie możemy się tak rozdzielać. Będzie dobrze. Ile ten koszmar chce tu jeszcze trwać, tak? Bo tam też był jeszcze jeden pokój. Ale zobaczmy. Slenderman widzę na tapecie. Straciliśmy latarkę gdzieś niestety po drodze. Albo znów pad mi nie działa. Ale niestety nie ma opcji, żeby rozświetlić tę okolicę. Wiesz, ciuchcie. Dziwna sprawa, żeby tu nic nie było. Szczególnie, że na samo łóżko jest takie podest, wejście. Dobra, zobaczymy. Może trzeba tu koleje rozstawić. Szybka kontrola okolicy. O! I znów ta telewizja. Przez którą? To wszystko ma tu miejsce. Te wszystkie strachy. Inne problemy. Cztery razy, czy jednak przy trzech zostaniemy? Może my się przeciwstawiamy tej mocy nieczystej, która zmieniła cały ten brutalny świat. Co mnie zastanawia, że gdy jesteśmy w tym świecie na moment, stajemy się takim jakby gliczem. Tak to przynajmniej wygląda. Może tym razem dowiemy się, co jest po drugiej stronie. Tylko nie wiem, czy tego chcemy.
nie, zdecydowanie tego nie chcemy. Wiemy za to, gdzie można się schować. Chodź, Six. To telewizja, oni kłamią. Tu nie może spojrzeć pod łóżko. Chodź, Six. Chodź do nas. Czyli to są te glicze. O nie. Six. Oddaj nam ją. O, świetnie. Czyżbyśmy trafili do świata tego stwora? I to bez latarki? Gorzej być nie może. Ale... O co tutaj chodzi? Znów mam ten problem, że z jednej strony chciałbym zrobić przerwę. Ale z drugiej... Niezwykle kuszący, co się tu dzieje. Tym bardziej, że wygląda jak nowa zabawa. Nowe zagadki do rozwiązania. Okej, będziesz stać tam? No, okej, tak też można otwierać drzwi. Telewizor, weź nas jeszcze raz tam przerzuć. W sumie można było strollować i puścić to tu typowo pod nami i zobaczyć, jakbyśmy polecieli dalej. Daj mi jedynie spokoju ten pokój z telewizorem. Z czegoś nie pominęliśmy, zanim do niego wskoczyliśmy, tak, bo... Można było jeszcze zbadać dobrze okolice, ale nie zakładam, że to nas tak przeniesie już od razu dalej. No, ten skok. Jak w złym momencie klikniemy A, to niestety, ale nasza postać się nie wybija i wtedy... Prosta droga do upadku. Ale to było rozważne. O! Znowu zaczynamy. Tak byśmy słyszeli już tę piosenkę w jedynce. Więc to nie pierwszy raz. No dobra, ale zanim haj bam bam wejdziemy w ten cały rytm, zobaczmy, czy czegoś tu nie ma. Wydaje się, że nie. Przyznam, że z latarką było nam łatwiej zrobić małe rozeznanie w okolicy, a tu no... Cóż, i teraz jesteśmy panami tego świata, tak? Hej bam bam, nic nie ma. Możemy rządzić telewizją. Tu są jakieś dziury u góry, jest przejście, doskoczyłem do przejścia u góry.
O! Zakładam, że po coś tu wrócimy. Nie chciałbym, żeby gra nas popchnęła dalej. Zbadajmy najpierw dziurę, bo to wygląda tak, jakbyśmy na pewno jeszcze tutaj biegali. Tu też mamy jakieś przejście? Mamy jakieś przejście. O, czapeczka! Jak miło. Przyda się. Oj, przyda się. Idziemy stąd. A ta dziura dokąd? Do glitcha? Coś mamy teraz. Nowoczesną teleportację. Znaczy, no, okej. Mamy tutaj telewizję. Mamy wózek. Tak, bo po coś się zjawiliśmy w tym miejscu. Pewno nie po to, żeby sobie telewizor pooglądać. A takie coś mogłoby nam się przydać. W dalszej przeprawie. No jak sobie równo postawisz, to łatwiej będzie skakać. Od razu mówię. Uczciwie. No to teraz chyba wiadomo, po co to wszystko było. Żeby wracać na górę. I wykonać skok raz jeszcze. A! No, no. Poszło. Tu jeszcze coś mamy. Tak jakby. Nici ze wspinania. No i klawo. Oprócz tego, że perspektywa może nas jeszcze tu zgubić. Nie, nie wyłączaj telewizji. Nie gra. O, już myślałem, że brakuje nam zasięgu. Niech sobie gra w najlepszy. My spadamy stąd. Tyle listów niewysłanych. Żal patrzeć. O, o, tak na wstecznym. Żal patrzeć. Zamknij okno. Tym bardziej, że tu będziemy się żegnać w dziś. Czy jest droga dalej? W dzisiejszym odcinku, przy czym no zakładam, że zobaczymy się raz jeszcze. W dalszej części tego przerażającego świata jest glitch, ale to nie Six, ale co więcej, jest laleczka z podstawki, którą tak chętnie. Chodź tu, laleczko. Tam rozbijaliśmy. Pewnie gdyby były odpalone achievementy, coś by właśnie wyskoczyło w nawiązaniu do przeszłości. I dokąd dalej? Dokąd dalej? Zobaczymy już w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.